Market NFT rośnie jak szalony, a obrazy NFT sprzedają się za miliony, miliony dolarów. W tym odcinku dowiesz się o projektach, które mają bardzo duży potencjał na ogromne zyski. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam pokazać trzy projekty z bardzo dużym potencjałem na ogromny zysk. Oczywiście, im większy potencjał tym większe ryzyko, dlatego nie traktujcie tego jako pewniaki. Miejcie na uwadze, że ryzyko związane z projektami z dalekiego miejsca, według CoinMarketCap, jest bardzo, bardzo duże i duża większość z nich na pewno nie da nam zarobić w ogóle. Ja mam dwa portfolio. Jedno mam takie bezpieczne, w którym znajdują się projekty z pierwszej setki. Według kapitalizacji rynkowej jest to dosyć bezpieczne. Tam Oczywiście nie ma miejsca na jakieś ogromne zyski, ale to portfolio cały czas rośnie wraz z wzrostem ceny bitcoina. A dodatkowo mam otworzone drugie portfolio, właśnie z takimi projektami, które mają bardzo duży potencjał, ale również są bardzo, bardzo ryzykowne. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to zobaczmy, co się dzieje na rynku. Dzisiaj bitcoin kosztuje 56 432 dolary. I jest na lekkim plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak jak większość altcoinów, jest na lekkim plusie. Mamy trochę pomieszane czerwone z zielonym, ale ogólnie sytuacja na rynku jest dosyć stabilna. Dominacja bitcoina to 61,79% i utrzymuje się cały czas w tej granicy między 61 a 63%. Co oczywiście świadczy o tym, że to jeszcze nie jest czas na. Taki porządny alt season, i ja mam nadzieję, że on nadejdzie w niedalekiej przyszłości. I oczywiście, zanim zacznę, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto, a linki do. Największej polskiej giełdy kryptowalutowej Bitbay oraz naj największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Całkiem nie tak dawno nagrywałem film dla Was o tym, czym jest NFT, jak to działa i o co w tym wszystkim chodzi. I już wtedy Market Cap całego rynku NFT zaczął bardzo mocno. Bardzo szybko rosnąć. Jest on ciężki do zmierzenia, ponieważ nie ma jednego konkretnego miejsca, gdzie możemy zobaczyć market cap całego rynku NFT, ale na różnych serwisach możemy zobaczyć, że on dosyć szybko rośnie i w tym roku jest na pewno bardzo duży potencjał, że ten trend jeszcze bardziej wejdzie w rynek kryptowalut. Powiem Wam szczerze, że samo NFT trochę mnie zaskoczyło, ponieważ ja nie sądziłem, że to aż tak mocno przyjmie się na rynku. A zaraz dokładnie powiem o co mi chodzi. Dzisiaj nawet CZ, czyli CEO Binance'a, napisał na swoim Twitterze, że jeżeli jesteś artystą w 2021 roku i nie używasz NFT, to potencjalnie tracisz miliony dolarów. I to jest święta prawda, ponieważ jak możemy zobaczyć na przykład na stronie Forbesa, który opisuje, że jeden z NFT zrobiony na platformie CryptoPunk został sprzedany za 7,5 miliona dolarów. Generalnie zapłacono za niego 4200 ETH, co jest równowartością oczywiście 7,5 miliona dolarów. Na forum z artykuł, możemy sobie przeczytać, jak ta sprzedaż dokładnie wyglądała. A co ciekawe, możemy sobie wejść na stronę cryptoslam.io i możemy zobaczyć, co zostało sprzedane. Ja zacząłem się zastanawiać, w którą stronę ten świat zmierza, żeby taką właśnie ikonę, żeby takie NFT kupić za 7,5 bańki dolców, tutaj już pokazuje oczywiście 7 820 520 dolarów. No, bo ETH urosło trochę na cenie, i równowartość tego się zwiększyła. Możemy zobaczyć, kto kupił, może nie kto, ale adres portfela, z którego zostało tutaj sprzedany ten właśnie NFT, i adres portfela, który zakupił właściciela, który zakupił ten właśnie NFT. Co ciekawe. Ten NFT został wymintowany, czyli wyprodukowany 3 lata temu. Wiecie co? Ja wam powiem szczerze, że 3 lata temu to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak NFT istnieje. Ale jakbym wiedział, to chyba poszedłbym w stronę graficzną i narysował takiego ładnego ludzika z fajką, który później można sprzedać za 7,5 banki. To jest niewiarygodne, co się dzieje w kryptoświecie. Ja się zastanawiam ile gościu ma pieniędzy, który kupił sobie NFT, czyli obrazek tak naprawdę wymintowany na blockchainie, który może sobie, na który może sobie tylko popatrzeć. Nawet nie może go przenieść. Kupił za takie właśnie pieniądze. Ale jeżeli 7,5 miliona to mało za taki obrazek. No to możemy przeczytać w artykule na abcnet.au, że jeden z NFT został sprzedany za prawie 70 milionów dolarów. A tutaj no, możemy zobaczyć co zostało sprzedane za tę niebagatelną sumę. Popatrzcie, następny obrazek, który składa się z milionów innych obrazków NFT, został właśnie sprzedany za 70 baniek. Jak możemy przeczytać w tym artykule, artysta cyfrowy Beeple został bogatszy o 70 milionów dolarów. A jak sobie zejdziemy trochę niżej, to możemy zobaczyć, że z przełomowej sprzedaży cyfrowego dzieła sztuki, które nie istnieje nawet w formie fizycznej, ten artysta właśnie zarobił tak ogromną. Kwotę. W pierwszej takiej sprzedaży przez duży dom aukcyjny sprzedał NFT zatytułowany Everydays, the first 5000 days amerykańskiego artysty Mike'a Winklemana, znanego jako Beeple. Jest to kolaż, wcześniej powiedziałem milionów, ale jest to kolaż z 5000 pojedynczych zdjęć, które powstały jeden dziennie przez ponad 13 lat. Sprzedaż ta, sprzedaż tego dzieła umieściła Beeple. W pierwszej trójce najcenniejszych żyjących artystów według Christie's, dzieło ma postać oczywiście nowego rodzaju zasobu cyfrowego NFT, co oznacza, że jest uwierzytelniane przez blockchain, co potwierdza jego oryginalność i własność. Rynek NFT wzrósł w ostatnich miesiącach, ponieważ entuzjaści i inwestorzy wykorzystują zaoszczędzone środki do kupowania przedmiotów, które istnieją w internecie. Bardzo ciekawa teza jest napisana tutaj w tym artykule. Ja jednak nie mam zamiaru inwestować w same NFT, w te obrazy, w te grafiki, ponieważ nie widzę w tym potencjału, nie chcę mi się później bawić w próbę sprzedaży tego na jakichkolwiek innych platformach, ale idąc za trendem poszukałem parę projektów, które zajmują się właśnie mintowaniem takich grafik NFT. Dlaczego warto je kupować? Ano dlatego, że żeby umieścić do sprzedaży taki NFT albo wymintować go na konkretnej platformie, trzeba posiadać tokeny tej platformy. Im więcej osób będzie chciało korzystać z tej platformy, tym więcej osób te tokeny będzie chciało kupować. Im więcej osób będzie kupować te tokeny, tym cena tego tokena będzie wyższa. Mamy tu bardzo prosty mechanizm. Jako, że projekty NFT rosną jak grzyby po deszczu, a można powiedzieć niczym ICO w 2017 roku, to naprawdę jest w czym wybierać, i zrobienie researchu każdego pojedynczego projektu zajęłoby tyle samo czasu, co temu artyście zrobienie tego jednego NFT. Dlatego nie mam zamiaru wszystkich researchować, ale mam kilka, kilkanaście nawet projektów, którymi warto jest się podzielić. Dzisiaj chciałem wam pokazać trzy takie projekty. Tak, jak już mówiłem, są one z dalekiego miejsca według CoinMarketCap, co wiąże się z dużym ryzykiem, ale wiąże się też z bardzo dużym potencjałem na zyski. Przypominam, że nie jest to porada inwestycyjna i ja wam nie gwarantuję, że te projekty urosną, ale ja osobiście zainwestowałem właśnie w te trzy projekty, m.in. Między innymi, między innymi oczywiście w te trzy projekty. Pierwszy projekt. To jest Sota Finance. Jak możecie zobaczyć, jest ona na 1580 miejscu według rankingu CoinMarketCap. Jego cena to 24 centy i jest na 9% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Te projekty mają swoje minusy. Ja nie będę opowiadał o wszystkich plusach i minusach tych projektów. I tak wszystkim polecam, że jeżeli chcecie w cokolwiek zainwestować, to zróbcie swój własny research projektu i. Miejcie swoją opinię, czy warto w to wchodzić. Jak zobaczymy wykres, to ewidentnie widać, że ten projekt ma potencjał do zysku. Po wejściu na Uniswap cena lekko urosła, później spadła w dół i idzie sobie ładnie bokiem. Czekam na dostępność na większych giełdach, czekam na większą ilość użytkowników na ich platformie, chociaż jest ich dosyć sporo już. Jak wejdziecie na ich stronę, to możecie zobaczyć, że mają faktyczny produkt, że można kupować u nich NFT. Można mintować u nich NFT, a co ciekawe, można stajkować tokeny Sota. Za stajkowanie tokenów Sota otrzymujemy tak zwane a za te pukinsy możemy kupować właśnie te grafiki NFT. Na tej platformie cały czas są sprzedawane, mintowane i kupowane kolejne. Liczba użytkowników cały czas rośnie, dlatego warto zainteresować się właśnie tym projektem. Co ciekawe, Sota Finance ograniczyła możliwość stajkowania. Tylko i wyłącznie do 1000 tokenów SOTA na jednego użytkownika. I jest to zrobione oczywiście po to, żeby nie zawładnąć tym rynkiem za szybko. Także to jest jeden z pierwszych projektów, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. Drugim takim projektem, który podsunął mi wczoraj kolega Robert, dzięki Robert za ten projekt, jest Digicol. Digicol jest na 2368 miejscu według rankingu CoinMarketCap, a jego cena to 56 centów. Jak możecie zobaczyć, jest on na 64% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. A ja jestem na plusie już około 100% na tym projekcie, ponieważ udało mi się wczoraj ładnie go kupić. Jeżeli chcecie go kupić, to nie musicie się śpieszyć, ponieważ jest on bardzo daleko w rankingu. Jego market cap jest bardzo mały, a co za tym idzie, ma jeszcze bardzo duży potencjał i nawet ta cena za ten projekt jest bardzo niska. Ten wykres, który pokazywałem na początku przez intro, jest właśnie na tej stronie projektu DigiCall. Jak możemy tu zobaczyć, jest to One Click NFT. I na tym właśnie polega ta platforma, że jednym kliknięciem możemy wykreować kolejne NFT i sprzedawać i zarabiać na tym, na tej sprzedaży. Na tej stronie jest bardzo fajnie opisane, jak działa ta platforma. Polecam się z tym zaznajomić. Oczywiście mają oni, są oni kompatybilni z siecią Ethereum podobnie zresztą jak Sota Finance i jak zjedziemy sobie trochę niżej to możemy zobaczyć ich gotowe już produkty, które oczywiście możemy kupić, możemy wymintować, możemy sprzedawać. I niżej kolejne NFT, które możemy podglądnąć. Możemy też zobaczyć, że mają ponad 5000 nodów w całym świecie, korelacje z projektami i tak dalej i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawy projekt i też polecam się z nim zaznajomić i przede wszystkim zrobić własny research. Kolejnym takim projektem, do którego nie byłem długo przekonany, jest Ecomi. Jego cena to 3000 dolara amerykańskiego, czyli jest bardzo, bardzo niska. To dobrze świadczy o tym projekcie, ponieważ im niższa cena, tym chętniej ludzie kupują takie projekty. Oczywiście, również jest to NFT. Na CoinMarketCap możemy zobaczyć, że wystartowali oni 16 lutego 2021 roku, jednak nic mylnego, ponieważ są oni bardzo długo na rynku i jak wejdziemy sobie na przykład na CoinGecko i damy na maksa, to możemy zobaczyć, że są oni od 2019 roku i mieli cały czas bardzo, bardzo niską cenę i w pewnym momencie wystrzeliła ta cena bardzo, bardzo do góry. 11 luty od tego momentu został pokazywany na CoinMarketCap i jego cena zmieniła się o dwa miejsca po przecinku. A dzienny wolumen wzrósł z 85 tysięcy na prawie 5 milionów dolarów. Także widać, że przyszło bardzo duże zainteresowanie tym projektem. Jak możemy zobaczyć na ich blogu na Medium, 20 lutego otrzymali oni licencję od wielu partnerów. Mamy tutaj Warner Brothers. Capcom, CBS, Cartoon Network i nie tylko wiele, wiele innych licencji do wydawania właśnie NFT i oni wydają też NFT w 3D, które cieszą się coraz większą popularnością. Mamy tutaj też Batmana, mamy Jokera, mamy Supermana, mamy Ghostbusters i wiele, wiele innych. Ten projekt naprawdę może zwojować rynek. Mają oni gotową oczywiście aplikację, mają gotowy produkt, który można pobrać z aplikacji Google Play albo z App Store i chyba coraz więcej zaczęli inwestować w reklamę ponieważ ich, ponieważ ich aplikacja jest już reklamowana na Facebooku i co chwilę mi się gdzieś wyświetla także tym projektem też polecam się zainteresować oczywiście tak jak mówiłem na początku nie jest to jak jest duże ryzyko że ten projekt nie osiągnie jednak nie wiadomo jakiej kwoty za jeden token ale warto naprawdę choć trochę zainwestować w te projekty jeżeli macie jakieś projekty NFT, które są godne polecenia, które są warte uwagi, zostawcie je w komentarzu pod tym filmem. A jeżeli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie na subskrypcję oraz ten dzwoneczek z prawej strony, żeby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.